Witam Was w trzecim vlogmasie już na tym kanale. Dzień u mnie się dopiero zaczął, mimo że jest godzina prawie 11. Ja niedawno wstałam, zjadłam już śniadanko, teraz dopijam kawę i wybieramy się dzisiaj na saunę. Mieliśmy iść w sumie wczoraj, ale byliśmy trochę zmęczeni, trochę dużo roboty, trochę nam się nie chciało, trochę lenistwo wzięło górę i tak stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie dzisiaj, żeby się tak zregenerować przed następnym tygodniem. Słuchajcie, ja cały czas walczę z tym, żeby nowy kalendarz adwentowy do mnie przyszedł, inny niż ten z czekoladkami, bo mimo wszystko fajnie jest otwierać i wyciągać jakieś fajne produkty i w ogóle później z nich korzystać, a nie tylko zjeść czekoladę i to trochę wątpliwej jakości. Bo wiadomo, wegańska, bez glutenu, bez smaku, bez niczego. Ale kurczę, no nie ma. Nie ma autentycznie na stronach praktycznie, autentycznie praktycznie nie ma. Wchodziłam do Douglasa i jest jakieś tam za 7 stówek, no ale bez przesady. Myślę, że tak do stówki jeszcze jestem w stanie jakiś kupić. Ale co z tego, że jestem w stanie kupić, jak tego kalendarza nie ma. I oczywiście zostawiłam sobie wszystko na ostatnią chwilę, bo w tamtym roku kupiłam kalendarz w listopadzie, 2 lata temu też kupiłam w listopadzie i kalendarz u mnie był, a w tym roku stwierdziłam, nie, to pójdę 1 grudnia. I zawsze nie było mi po drodze, a jak poszłam 1 grudnia, to już kalendarzy nie było. Albo były takie, które po prostu były średnie, nie podchodziły mi za bardzo, więc otwieramy kalendarz z czekoladkami. Kalendarz mam już ze sobą i jeżeli chodzi o numer 3, to szukałam, wcześniej mieliśmy bałwanka, później mieliśmy domek, ale wiecie co jest przerażające? Że chyba zostało włożone to do góry nogami, bo bałwanek i domek są do góry nogami, więc jak teraz trójeczka będzie do góry nogami, to znaczy, że mnie trochę oszukali. Co nie zmienia faktu, że smaku i tak to nie poprawi. Ale trójeczkę znalazłam. I kto by się spodziewał, jest czekoladka. A czekoladka w kształcie. Oczywiście do góry nogami. I mamy ciastka. I co nie zmienia faktu, że szkoda wyrzucać, więc zjem. Może w 6 będzie Mikołaj, ale ząb nie boli. Zobaczymy. Jeśli uda mi się dostać kalendarz adwentowy nawet do 6 grudnia, 7 grudnia, to przynajmniej będziemy mieć więcej okienek do otworzenia. Zbieramy się na saunę, bo jedziemy się wygrzać i później jedziemy jeszcze w jedno miejsce i w ogóle okazało się, już wiedziałam, że ale zapomniałam Wam wczoraj powiedzieć, w Rzeszowie otworzyli miasteczko bożonarodzeniowe i muszę wyciągnąć Pawła, żebyśmy tam pojechali. Nie wiem, czy pojedziemy dzisiaj, czy pojedziemy za tydzień, zobaczymy, ale muszę odwiedzić miasteczko bożonarodzeniowe. Chciałam jechać ogólnie w tym roku do Wrocławia, ale chyba nam nie będzie po drodze, chociaż w sumie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale na razie musimy zaliczyć miasteczko w Rzeszowie. Ogólnie jeszcze na Super Farm robię sobie takie małe zakupy, bo już mi się wszystko pokończyło i zawsze jest tak, że jak coś używam i coś mi się naprawdę sprawdza, to wszystko kończy mi się w jednym momencie. Więc na pewno zamówię ten olejek, już któryś raz z rzędu go mam. Jest to mój ulubiony olejek, a dokładnie suchy olejek do ciała, twarzy, włosów, ale ja go używam tylko do twarzy. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Zamówię jeszcze parę kremów, serum z witaminą C jeszcze mam. Ogólnie troszeczkę zaprzestałam używania tego serum, ponieważ używam kremu do twarzy z La Roche-Posay i też jest super. Tutaj miałam kiedyś, ogólnie jak jem dużo słodyczy, a czasami mam takie napady, że nie jem i później zaczynam jeść mega, mega, mega dużo słodyczy, to zaczyna mnie sypać. I miałam tu, w tym miejscu, tu nawet pod palcem jeszcze czuję, obok i tutaj tak głębokiego
wypryska, ale to tak głębokiego, że nie byłam w stanie, chciałam go wycisnąć czy coś, to zdzierałam skórę i miałam strupa. No i zaczęłam używać tego kremu właśnie z La Roche-Posay i naprawdę, naprawdę podziałało, więc już mi się kończy, zostało mi jeszcze chyba na jakieś 3-4 dni, więc zaopatrzę się, akurat nie przyjdzie mi paczka, a tamten mi się skończy, więc super. Więc biorę się teraz jeszcze za zamówienie. Ja już jestem po saunie, bardzo mi tego brakowało i bardzo mi tego trzeba było. Teraz idę się ogarnąć, umyć, nakremować i idziemy jeszcze po paczkę, bo właśnie dostałam informację, że moja paczka do mnie już doszła. Ale niestety nie rozpakuję jej i nie pokażę Wam, co tam jest, ponieważ jest to prezent na święta dla jednej z moich bliskich osób. Na pewno zobaczycie, co to będzie, ale pewnie bliżej świąt, jak nie w święta, bo wiem, że oni będą to oglądać, a nie chciałabym zdradzić niespodzianki. A teraz przygotuję sobie swój ulubiony makaron, czyli spaghetti. I ja jestem z tych osób, gdzie na przykład pierogi muszę mieć świeże. Dobrze, takie wyciągnięte prosto z wody, mimo że kiedyś, tak jak wspominałam, uwielbiałam pierogi smażone, tak jeśli chodzi o spaghetti, to spaghetti musi być wczorajsze i odsmażane. To jest po prostu mistrzostwo świata, to jest najlepsze spaghetti, jeszcze z dużą ilością sera, to już w ogóle. Zagadanie, że co, że lubię odsmażone spaghetti z serem? No, w ogóle, że spaghetti kurwa polską gołdą, i odsmażane na patelni. Przecież to jest... Z Lilliputem! Z ziemi włoskiej do Polski, kurwa. Dokładnie! A przepraszam bardzo, a nasza carbonara ze śmietaną, z mięsem mielonym i serem? Ale to ty to nazywasz carbonarą. Ja to ty... nazywam makaron z mięsem mielonym w sosie śmietano-serowym. Ale to nazywasz carbonara. Ale to ty nazwałeś to carbonara. Powiedziałeś, że zrobisz sobie carbonarę ze śmietaną i serem. Tak, no i tak się przyjęło. No i to jest... To jest nasza polska, nasza domowa carbonara i jest najlepsza na świecie. I to jest taka bomba kaloryczna, ale jest pyszny. No i spaghetti, owsiane kakaoko i tak można rozpoczynać drugą połowę dnia. Dobry wieczór, chciałabym zamówić kebaby z dowozem. A nie, macie Państwo tylko biur osobisty. Dobrze, to dziękuję w takim razie. Do widzenia. Przecież nie będę na baranówkę jechał, kurwa. Karpat? Ja pierdolę. Mewlana? Ale kiedyś musimy tam pojechać. Pojedziemy, no. Ale przecież na pierwsze można zamówić. Bo jest normalnie opcja. No ale powiedział mi, że nie ma dowozów. Może właśnie dlatego, że musisz zlecić przez Pyszę. Pyszna to jest osobna firma, nie? Oni biorą zamówienie i jadą. No oni za ciebie odbierają osobiście, goście z pyszne.pl, nie? No dobra, no to... Jakie kombinacje. Czy ty zagrywasz za twoje zamawianie kebaba? Tak! Jezu, kto to ogląda? Te 25 osób, dobrze? Kogoś to interesuje. Zamówienie kebabu? Tak. No ale dobrze, no, jak będę zamawiać przez Pyszne, to już nie będę nagrywać już. No. Dzień dobry. Dziękuję ślicznie.
pytania? No, duże te kebabiki. No właśnie. Ale no, smaka. Trzeba spróbować nowych. Ja mknę. Ale nie dali mi widelca. Muszę to widelec. No i co? Kebabek jest zjedzony. I dzisiaj postanowiliśmy zamówić kebaba z innej firmy niż zwykle. W celu tam sprawdzenia, wiadomo. I mimo, że był bardzo mały, tak, był przepyszny. I myślę, że to nie pierwszy, nie ostatni raz, kiedy takiego pysznego kebaba żeśmy zamówili. Nie był to gigant, ale chyba to też nie o to chodzi, żeby się nażreć jak dzika świnia i później umierać, chociaż niektórzy tak lubią. A teraz idziemy sobie chwilę pograć i szykujemy się do pracy, także mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał i zapraszam do oglądania w dniu jutrzejszym. Trzymajcie się i pa!